Jesteś gotowy? Tak, jadę. Udało nam się, dojechaliśmy do hotelu. Pojechaliśmy sobie metrem i autobusem bez problemu, jakoś nam się udało odnaleźć wszystko za pomocą Google Maps, więc naprawdę nam to pomogło. W tle możecie słyszeć, bo Macie się akurat odświeża, kąpie się. Pokażę wam, jak tutaj wygląda nasz pokoik. A teraz pójdziemy sobie coś zjeść. Ja się już przebrałam, bo naprawdę tutaj jest, słuchajcie, gorąco i ma być tak cały tydzień, także będziemy na pewno korzystać z pogody, zwiedzać sobie, także super. I teraz będziemy testować różne jedzonko. Moja ulubiona część. Tak się prezentuje nasz pokój. Tu się wchodzi, mamy taką uroczą, różową pościel. No i tak to wygląda. Tutaj jest łazienka. Tutaj troszkę już nam się bałagan zrobił, bo się rozpakowaliśmy. A tutaj mamy taki widoczek zza okna. Witam was z kolejnego dnia. Dzisiaj mamy troszkę planów. Zaraz wybieramy się na śniadanie. Dostaliśmy takie karnety tutaj z pokoju, gdzie możemy iść na to śniadanko za darmo, na kawę i na rogale, ale zobaczymy, czy to faktycznie będzie za darmo, bo już się tutaj spotkaliśmy z tym, że ludzie mówią, że coś jest za darmo i tak potem oczekują, że trzeba za to płacić, więc zobaczymy, jak to będzie. I tak, o 16 idziemy do Koloseum. Wczoraj byliśmy jeszcze odwiedzić fontannę di Trevi, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ludzi było mnóstwo, także wybierzemy się tam albo późnym wieczorem, albo wcześniej rano. Dzisiaj się nawet wyspałam. Cudownie się budzić z takim widokiem za oknem. I rozpoczynamy kolejny dzień. Wczoraj jedliśmy jeszcze przepyszne lody. Ja jadłam smak białej czekolady z orzechami. Jakie macie jeszcze jadłam lody? No, ale te pierwsze. I orzech laskowy. A ty jadłeś kokosa, nie? I co jeszcze? Jogurtowy i limonkowy. Później jeszcze jadłam pomarańcze z bananem i był przepyszny. Ten banan w ogóle był tak podobny do zwykłego banana, ale taki naprawdę pycha. I lody są tutaj niesamowite. Jeszcze mnie bardzo kusi spróbować tiramisu. To są takie moje podstawy, które chcę spróbować jeszcze koniecznie, czyli tiramisu, lasagna, aperol, bo tutaj widzę, że bardzo dużo ludzi to pije i chcę to spróbować. Wczoraj w ogóle zamówiliśmy z Maciejem piwo i przyszło tak ogromne. Maciej dostał litrowe, więc naprawdę konkretne. Kosztowało około 15 euro, od razu mniej więcej wam będę mówiła ceny. Ja zamówiłam pizzę, zamówiłam sobie pizzę, która się nazywa capricciosa po prostu. Ona była z pieczarkami, z szynką, z salami i z serem, a Maciej sobie zamówił jakąś serową i za takie dwie duże pizze plus moje piwo tam i za to zapłaciliśmy razem 50 euro, także będziecie mniej więcej wiedzieć, jakie są tutaj ceny, jeśli będziecie chcieli się razem lub po prostu sami wybrać do Rzymu. Warto, już wiem, że warto odwiedzić Rzym. Jest tutaj mnóstwo fajnych zabytków, mam nadzieję, że jeszcze sporo przed nami. Wczoraj, powiem wam szczerze, że chodziłam cały czas w laczkach i naprawdę są bardzo wygodne, ale już po dłuższym czasie, bo wczoraj zrobiliśmy 20 tysięcy kroków, odczułam już to trochę po moich nogach, ale dzisiaj już czuję się zregenerowana, wyspałam się, także mogę chodzić na nowo, bo kupiłam sobie te buty w H&M-ie i one mnie troszkę obcierają, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że ich nie rozchodziłam. Mam nadzieję, że będzie lepiej, bo jak będziemy jednak jeszcze więcej chodzić, to chociaż te są wygodne, ale po prostu sportowe, jakbym chciała nawet jakieś stylówki ubrać.
której Massimo już zrobił nawet dwa pierwsze zdjęcia i wyszły naprawdę fajnie, więc już wiem, że będzie dobrym fotografem. Mamy bardzo blisko metro, co nam bardzo ułatwia sprawę. Jechaliśmy 6 przystanków, nie? Nie widać cię. 6 przystanków jechaliśmy, więc bardzo szybko mamy do centrum. Kolejnego dnia, dzisiaj lecimy nad morze, stwierdziliśmy, że chcemy sobie troszkę odpocząć, bo wczoraj zrobiliśmy 31 tysięcy kroków. W tle słyszycie, jak Maciej nakieruje włosy. I tak, do morza mamy około godzinę drogi, metrem i pociągiem. I zobaczymy, jak będzie wyglądała plaża. A teraz idziemy sobie na śniadanko, bo już jesteśmy głodni. Jest wczoraj 11, gdzieś, nie? Było 11, więc stwierdziliśmy, że chcemy się dzisiaj wyspać. Wczoraj jeszcze jedliśmy tiramisu i było naprawdę dobre. Byliśmy też na kolacji. Nie wiem, czy chcę o tej kolacji wspominać. Olbine. Przy fontannie, za którą zapłaciliśmy ile? 61 euro? Bo było 20% za serwis, więc musicie na takie rzeczy uważać. Bo to jest niby gdzieś drobnym druczkiem napisane na dole, ale my w ogóle dostaliśmy włoskie karty, nie? Nie było chyba angielskich, albo specjalnie nam tak zrobili. Nawet jeśli tylko byśmy widzieli 20% coś tam, teraz będę wiedział już. No, pan nas zaprosił do środka, stwierdziliśmy, że już skorzystamy, bo byliśmy bardzo głodni. I na koniec doliczyli nam 20% jeszcze. No, za nic tak naprawdę, więc dopłaciliśmy 61 euro za posiłek, za który Maciej się w ogóle nie najadł, jadł carbonarę, podobno była bardzo dobra, znaczy była bardzo dobra, bo ja sobie to trochę spróbowałam, ale porcja była malutka i ogólnie jeśli będziecie szukać sobie knajpek, to polecamy gdzieś poza fontanną, bo tam jest naprawdę wysoka cena za wszystko. Wiem, bo już 2 dni akurat z rzędu tam poszliśmy i już wiemy, że będziemy szukać w innych okolicach innych knajpek, bo idzie znaleźć dużo taniej. Przyjechaliśmy nad morze, mam nadzieję, że będzie słychać. Troszkę pogoda nas zawiodła, bo nagle zrobiło się tak dość pochmurno. Płaciliśmy 12 euro od osoby, dostaliśmy leżak z taką parasolką, tutaj widać. Byliśmy jeszcze w markecie, kupiliśmy sobie truskawki i umyjemy sobie i będziemy jeść i różne picia, także spoko. Tylko chciałam się ogólnie pokąpać, a widzę, że tutaj totalnie nikt się nie kąpie, także nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale jest dość ciepło, tylko że niestety na opalanie nie mam co liczyć, bo jest bardzo pochmurne niebo. A liczyłam, że będzie takie pełne słońce dzisiaj, że będę mogła się poopalać, ale skorzystamy już z tej pogody, skoro jechaliśmy tutaj naprawdę spory kawał.
mokre włosy, bo się kąpałam, ogarnęłam się, idziemy teraz na kolację. Sukienka lumpex, torebka HM i buty też HM. Jesteśmy po kolacji. Jemy lody, wypiliśmy wino, zjedliśmy pizzę, lasagne i carbonara. Tak. I zapłaciliśmy... Ja Maciej zjadł i zapłaciliśmy 30 euro, tak? 32. 32. Więc połowę mniej niż wczoraj, a najedliśmy się za dwóch.